Siemanko, witam was, ja jestem Brycek i... Oj, 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 oj. I zaczynamy pierwszy odcinek z takiej serii, w której będę wam prezentował gry, które są aktualnie w fazie beta, closed beta, czyli takie beta testy w moim wykonaniu. Można powiedzieć. I od czego zaczniemy na początek? Zaczniemy na początek od gry produkcji Paradox Studios, która zwie się Salem. Tak. Salem jest to gra oparta trochę na grze o podobnym właśnie o podobnej mechanice, właśnie jaką też stworzyło Paradox Studios, która to była gra, czyli która nazywała się Heaven and Hearts. Salem właśnie opiera się na dokładnie tej samej mechanice. Oczywiście jest trochę zmieniony wygląd gry, ale ogólnie chodzi o to samo. Salem jest to crafting sandbox MMORPG. Chodzi głównie o w tej grze, aby po prostu przetrwać, coś jak Minecraft, tylko że MMO i oczywiście trochę z inną kamerką. Więc co, tak wygląda właśnie nasz interfejs. Dobra. Więc skończyliśmy na tym, że... Czyli skończyliśmy na interfejsie. Więc tak, tu mamy pasek, w którym mamy właśnie wszystko odpowiedzialne za życie, za powiedzmy staminę i różnego rodzaju jeszcze inne rzeczy, które można się domyślić, od czego są z czasem. Tu oczywiście minimapka. Tutaj to zaznaczone to są jakieś trawki, inne przedmioty, jakieś bardziej cenniejsze na żółto. Jeszcze inne są chyba na fioletowo, pomarańczowo i niebiesko. Czarne to oczywiście zwierzęta jakieś neutralne, są jeszcze chyba zielone, takie jasno. No i co? I no i tutaj mamy oczywiście cały interfejs odpowiedzialny za budowanie, na przykład za walkę, za crafting, za chodzenie, za jakieś inne jeszcze przedmioty. Tutaj mamy inwentory, equipment, studiowanie, czyli od skille i tutaj jakieś inne jeszcze umiejętności, które są potrzebne do kupienia skilla. Tak, tutaj skille i ten, tutaj oczywiście takie okienko naszej postaci, tylko to tam nic nie można z tym zrobić. Tutaj jeszcze jakieś inne, na przykład display tone claim, display personal claim, to tam nieważne. Tutaj mamy jeszcze opcje, wiadomo. I ogólnie nie wiem, czy mówiłem, czy nie, mówiłem chyba. No i co, na mapie jest właśnie też dużo właśnie takich innych przedmiotów, takie jak stone, czyli kamień, czy tam rock, drzewka, z których możemy wziąć jakieś tam przedmioty też. No i różnego rodzaju właśnie tutaj elementy takie, które właśnie trzeba stworzyć, żeby zrobić właśnie coś innego. No i możemy właśnie też tutaj kopać, wyrównywać teren i różnego rodzaju właśnie takie rzeczy. No i możemy też łowić ryby, też jest taka możliwość. Trzeba oczywiście mieć wędkę. Tutaj mam właśnie wędkę. No i tutaj możemy też się tepnąć do miasta.
czekaj, który to było? Tutaj i tutaj do bastionu. To trochę trwa, bo wiadomo, wszystko się ładuje. Trzeba chwilę poczekać. No i właśnie jesteśmy w mieście. Tutaj właśnie możemy za odpowiednią cenę teleportować się w jakieś losowe miejsce na mapie i tam właśnie stworzyć nowe miejsce właśnie zamieszkania, nowe budynki, tam właśnie się rozbudowywać za odpowiednią cenę właśnie, tutaj na przykład za 30 silvera, lub też kupować lub sprzedawać jakieś przedmioty odpowiednie, które musimy też skraftować. I ogólnie to takie miasteczko bezpieczne, gdzie właśnie tutaj najczęściej możemy kogoś spotkać, jakieś inne osoby. I w każdej chwili możemy się właśnie znowu z Adventure Travel i możemy się tepnąć z powrotem do swojego domu. No i z powrotem możemy sobie się rozbudowywać. No i to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o grę Salem. Polecam zagrać sobie, jeśli właśnie macie klucz. Ewentualnie poczekać, aż będzie open beta lub już będzie już full pełna wersja. No i to było na tyle. Na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.